Wiecie Państwo, że w imieniu własnym, jak i w imieniu Państwa przywitam naszego dzisiejszego gościa, generała dywizji, doktora nauk wojskowych, generała Romana Polcha. Zapewne Państwo wiecie, że pan generał pełnił wiele bardzo odpowiedzialnych funkcji, stanowisk, ja tylko wymienię dwa przez wiele lat. Był dowódcą oddziału GROM, był także przez wiele lat zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a nawet przez pewien czas także szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan generał Roman Polcha należy do wybitnych znawców problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym także z kwestii związanych z zagrożeniami asymetrycznymi. Jak Państwo doskonale wiecie, wśród zagrożeń asymetrycznych, szczególnie w okresie pozimnowojennym, to najistotniejszym jest zagrożenie ze strony terroryzmu. Właśnie dzisiejszy wykład pana generała Polcha poświęcony będzie tej kwestii. I jeszcze taka uwaga organizacyjna. Nasze spotkanie przewidujemy, że będzie przebiegać w ten sposób. Pan generał wygłosi wykład i potem będzie jeszcze odpowiednia ilość czasu, by zadawać pytania, a więc to, co jest esencją każdego spotkania akademickiego, dyskusji. Panie generale, oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za panu profesorowi za takie przedstawienie, nie? Właściwie to już prawie się unosiłem pod sufitem z dumy. Wytrzymałem. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego spotkania, postaram się nie zepsuć wszystkiego. Globalna sieć terrorystyczna. Mam nadzieję, że będzie to spotkanie interaktywne. To znaczy, jestem przyzwyczajony do tego, że jeżeli ktoś ma pytania, to po prostu zadaje te pytania. W trakcie. Tak, żeby pewne problemy nam nie utknęły. W związku z tym, że dosyć często miałem do czynienia z praktycznym działaniem, to czasem będę mówił ostro, mam nadzieję, że nikt nie czuje się urażony, bo nie chcę nikogo urazić. Ale niektóre sytuacje związane z poprawnością polityczną mnie irytują. Ja nie jestem poprawny politycznie i proszę nie mieć o to do mnie pretensji. To jest pierwsza rzecz. Kiedy doszło do śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy zmarł, Warszawa, ja pracowałem w Urzędzie Miasta Stołecznego, organizowała uroczystości upamiętniające, czy właściwie msze w intencji Ojca Świętego. I spotkaliśmy się w takim gronie około 40-50 osób, taki sztab zarządzania kryzysowego. Jak to zrobimy? Wszyscy poprawni politycznie przemawiają. A wiedziałem, że od roboty naprawdę jest trzech ludzi. Ksiądz, który się tym zawsze zajmował, policjant jeden, który był kompetentny i który myślał rozsądnie, zdroworozsądkowo, i jeszcze jeden pracownik Urzędu Miasta. I oni tak mówią, ja mówię, słuchajcie panowie, no weźcie coś zróbcie, bo gadają głupoty, tego się nie da słuchać. I ten policjant tak popatrzył na mnie, mówi, Romek, o co ci chodzi? Oni tu sobie popierdolą, mamy i tak po swojemu zrobimy. Otóż nie chciałbym, żebym ja sobie tak popierdolił, przepraszam za słowo znów, a żebyście potem mówili, co on tu gadał, a jednocześnie siedzi jak myszka gdzieś tam po cichu. Globalna sieć terrorystyczna, żeby tak naprawdę o tym mówić, trzeba zrozumieć kwestię bezpieczeństwa państwa. Co to jest w ogóle? I po co to jest? Główna misja to jest zapewnienie przetrwania państwa i ochrony interesów narodowych. I zanim zaczniemy szermować różnymi hasłami, musimy być gotowi do zwalczania terroryzmu, to wbijmy sobie w głowę tą kluczową misję. Przetrwanie państwa. Państwo ma przetrwać. Interesy narodowe mają być zabezpieczone. Nie sojusz, jeden, drugi, trzeci, tylko narodowe interesy. To
To, co wyróżnia dzisiaj kwestie bezpieczeństwa państwa, to są te nowe cechy. A te nowe cechy wiążą się z tym, że priorytetem dzisiaj jest ocalenie życia i zdrowia ludzi. Mienia i środowiska, ochrona środowiska, ochrona dorobku kulturowego i zapewnienie ekonomicznych warunków przetrwania społeczeństwa. Jeżeli ktoś myśli o bezpieczeństwie tylko w kontekście armii, to już popełnia duży błąd. Jakie mamy zagrożenia? Miałem przyjemność uczestniczyć w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego, który był realizowany przez prezydenta Komorowskiego. I podczas tego przeglądu zidentyfikowaliśmy takie zagrożenie. Terroryzm, grupy przestępcze, kryzys ekonomiczny, klęski żywiołowe, katastrofy antropogeniczne, niż demograficzny, zahamowanie merytokracji. Co to jest zahamowanie merytokracji? To są rządy ludzi niekompetentnych. Tak, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to stwierdziło, że na stanowiska zbyt często trafiają ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia. Wiecie, jak to się odbywa? Prosto. Kiedyś dostałem propozycję, żeby zostać komendantem głównym Straży Granicznej i mówię ministrowi: panie ministrze, ja się na pewno nie znam. Obok siedział wiceminister, mówi: Romek, o co ci chodzi? Ty mnie obrażasz, ja też się nie znam, ale się nauczę. Otóż to jest poważne zagrożenie, zahamowanie merytokracji. Ale popatrzcie na te zagrożenia. Uruchomcie własną inteligencję. Czego tu brakuje? Kto mówił? Super. Dokładnie. Brakuje kwestii energetycznych. No, czyli to rzeczywiście państwo słuchacie i patrzycie na to ze zrozumieniem. Otóż, a gdybyście mieli powiedzieć, co jest największym zagrożeniem z tego, co tutaj przedstawiłem, no to jak myślicie, co? Nie wiem. No każdy ma prawo do własnej oceny. Zaraz zapytam tutaj, może pani powie, jakie największe zagrożenie pani widzi tutaj dla nas? Według pani terroryzm, a według pani? Klęski żywiołowe, pan? Energetyka. Zagrożenie energetyczne? No właśnie. Otóż pani była bardzo miła dla mnie, bo wie, że ja prowadzę zajęcia na temat terroryzmu i wymieniła terroryzm na pierwszym miejscu. Ale tak naprawdę to jest trochę inaczej. Ja brałem udział w takiej konferencji Asia Pacific Center for Security Studies. Fajne miejsce, bo w Honolulu. I tam Europejczycy i Azjaci dyskutowali problemy terroryzmu, bezpieczeństwa Afganistanu. I na początek mieliśmy właśnie test. Różne zagrożenia. I co na pierwszym miejscu? Europejczycy na pierwszym miejscu przedstawili zagrożenia finansowe, ekonomiczne. Że to jest problem. Akurat wtedy był kryzys ekonomiczny. Nie dziwota. Na drugim miejscu zagrożenia energetyczne. Na trzecim miejscu to, co nas mniej dotyka jako Polski na razie. Demografia, napływ obcej ludności. I na czwartym miejscu dopiero terroryzm. Azjaci na pierwszym miejscu dali terroryzm. Bo tak naprawdę ich to najbardziej dotyka. Myśląc o zagrożeniach, patrzymy na to, co się dzieje za wschodnią granicą NATO. Co się dzieje na Ukrainie. I otóż mamy do czynienia z terroryzmem. Konwencje międzynarodowe, międzynarodowe prawo wojenne mówi o tym, że jeżeli ktoś działa, a jako żołnierz sił specjalnych mam tą świadomość, jeżeli ktoś działa umundurowanie, które jest pozbawione cech narodowych i przynależności do jednostki wojskowej, jest bandytą, terrorystą. Żołnierze sił specjalnych bardzo często działają bez mundurów, ale zawsze mają taką szybki rękaw do nakładania albo kamizelkę,
Po to, że jak wpadają w ręce przeciwnika, no to on już jest umundurowany, już nie jest bandytą. Mamy do czynienia tak naprawdę z taktyką terrorystyczną. W ten sposób opanowano Krym, w ten sposób prowadzone są działania nieregularne, destabilizujące Ukrainę w Donbasie. Kryzys na wschodniej granicy. Akt terroru. Problem dzisiejszego świata, na który nie potrafimy odpowiedzieć. Albo odpowiedź jest co najmniej nieadekwatna. Dlaczego? Z jednego powodu. Kiedy brałem udział w konferencji w Jordanii, król Abdullah powiedział jedną rzecz. Good guys can work together. Can't work together. Bad guys are working together. Źli chłopcy potrafią współdziałać ze sobą. Dobrzy nie potrafią. Nie ma spójnego głosu ani Unii Europejskiej, ani NATO, ani nawet Trójkąta Wyszehradzkiego chociażby w sprawie Ukrainy. Stąd też dzieje się tak, jak się dzieje. Terroryzm karmi się chaosem. Kolejne zagrożenie, które często postrzegane jest jako jeszcze większe, to jest państwo islamskie. Państwo islamskie, które tak naprawdę powoduje, że czy gromadzi wokół siebie wszystkich terrorystów i które przebiło już Al-Kaidę jako zagrożenie. Skąd się wzięło to państwo islamskie? Ja wiem, że tutaj wystarczy wziąć niektóre pozycje waszych wykładowców, bo już zdążyłem się zapoznać. I można dojść do genezy, jak to w tym Iraku tak naprawdę od początku było. Tu chyba pan profesor pisał o roli Stanów Zjednoczonych, tak? Czy? No właśnie. Otóż 91 rok. Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. Wygrana, ale na zasadzie takiej, że jest odbity Kuwejt i siły amerykańskie już nie idą dalej. Ogłoszenie zwycięstwa, sukcesu. Podczas gdy sprawa nie została zakończona. Myśląc o terroryzmie, trzeba popatrzeć, skąd się bierze. Jakie są jego korzenie? Dlaczego Irak rozpętał tą wojnę? Skąd miał taką siłę, że był piątą potęgą militarną na świecie w tamtym czasie? Otóż stąd, że był dozbrojony przez Stany Zjednoczone i przez Związek Radziecki. Bo miał stanowić przeciwwagę dla Iranu. Obawiano się Iranu i stworzono jeszcze większego potwora niż Iran. 91 rok. No cóż, popełniono błędy, za które zapłaciła lokalna ludność, która popierała Amerykanów. 2003 rok, sytuacja się powtarza. Znów wojna w Zatoce Perskiej. Uczestniczyłem w tym pierwszym etapie tej wojny do czasu ogłoszenia zwycięstwa przez prezydenta Busha. Tam koledzy mówili, że jak żeśmy weszli z gromem na platformę, to trzeba było już nie schodzić. Tylko przejąć posiadanie, flagę polską wywiesić i pompować ją. 2003 rok, ogłoszenie zwycięstwa, polski SAS. I znów patrzenie płytkie na to, co tam się dzieje. Bo nam, Europejczykom, brakuje cierpliwości, żeby myśleć tak, jak tam myślą. Brakuje nam pomysłu na to, żeby rozwiązać ich problemy. Najlepiej to wprowadzić tam McDonaldy i demokrację naszą niedoskonałą, na nasz własny sposób przemyślaną, ale na pewno lepszą niż ich system. I stąd się biorą problemy. Całkowity brak zrozumienia tamtej kultury. Kiedy wysyłałem tam żołnierzy do Afganistanu, do Iraku, to najpierw dałem im książkę Zrozumieć Arabów. Najpierw zaprosiłem ludzi kultury, którzy w tamtym regionie przebywali. Zaprosiłem też ministra Sikorskiego, który prowadził zajęcia. Jeżeli zanim przystąpicie do oceniania tego, co się dzieje w Iraku,
ISIS, to popatrzcie, skąd się to wzięło. Bo tylko w ten sposób, zrozumiejąc naturę zagrożenia i jego źródła, można walczyć z terroryzmem. Ok. Definicja terroryzmu. To jest konik wielu moich też przyjaciół, którzy piszą na ten temat książki. Jedna książka, druga książka. W samych Stanach Zjednoczonych jest 5 definicji terroryzmu. Zależy od tego, jaki urząd tą definicję pisze. Każdy na własne użytek. Ja kiedyś rozmawiając z Kamą, bohaterką okresu wojny, jeszcze walczącą, czy przygotowującą też zamach na atak na Kuczerę, kiedy użyłem słowo zamach, to była na mnie obrażona. Powiedziałem, że jest terrorystką. No bo jak? To nie działała zgodnie z konwencjami. Te definicje można w różny sposób tłumaczyć, ale zawsze terroryzm jest uwarunkowany politycznie, zawsze ma na celu zastraszenie społeczeństwa i poprzez punktowe, nawet niewielkie działanie, uzyskanie dużego efektu. Geneza terroryzmu. Otóż najpierw asasyni, skrytobójcy. Później narodna jawola. Narodna jawola, czyli jak obalić cara Aleksandra. Poprzez właśnie różnego rodzaju spiski, zamachy, zastraszanie. W dalszej kolejności, wraz z rozwojem państw, rozwojem cywilizacyjnym, lata 70. Czarny Wrzesień. Organizacja, która dokonała zamachu na sportowców izraelskich w Monachium i która powstała w odpowiedzi na Czarny Wrzesień w Jordanii. Stąd też ta nazwa. I to, co mamy dzisiaj tak naprawdę, globalna sieć terrorystyczna. Istota terroryzmu. Istotą jest to, że dzisiaj, żeby zaatakować przeciwnika, to nie trzeba walczyć jak pod Stalingradem. Nie trzeba mieć potężnych dywizji, nie trzeba mieć setek tysięcy, nie wiem, armat, dział i bombardować, tylko wystarczy uderzyć punktowo i ten cel uzyskać. Zaatakować otoczenie, zastraszyć opinię publiczną, żyć w symbiozie z mediami, które nam pomogą. Uderzając na wiosła, uderzamy w mózg. Co wpływa na powstawanie sieci terrorystycznych? Wiele aspektów. Kolonializm, postkolonializm. To gdzieś tam w tej świadomości jeszcze jest, w głowie. Modernizm, globalizacja, wzrost demograficzny, ubóstwo w wielu regionach świata, niechęć do Stanów Zjednoczonych, które tak naprawdę chciałyby unifikować świat według własnego wzorca, kryzys słabych państw islamskich, inwazja w Afganistanie, w Iraku, jest to ta nadreakcja tak naprawdę na działanie Al-Kaidy i w końcu utrata tożsamości wyobcowania. Sieć terrorystyczna. Ukierunkowane działanie bezwzględne. Dlaczego bezwzględne? No bo trzeba dużego impulsu, żeby uruchomić opinię publiczną. Specjalizacja struktur. Zdecentralizowana struktura, różne sposoby działania, wykorzystanie najnowszej technologii, negacja cywilizacji zachodniej, ale przede wszystkim sieciowość. Popatrzcie, tu macie sieć dobrze prosperującej korporacji i sieć Al-Kaidy. Powiedzcie mi, która jest która. Tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Bo są bardzo podobne. Otóż w dzisiejszym systemie bezpieczeństwa, patrząc nawet na NATO, Unię Europejską, zbyt często mamy tą strukturę hierarchiczną, która jest przestarzała już, jeżeli chodzi o kierowanie.
Czy po kolei poszczególne ciała kolegialne podejmują decyzje, gdzieś tam są akceptowane, procedowane. Ja kiedyś rozmawiałem z moim przyjacielem z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i się go zapytałem wprost. Słuchaj, czy was tam uczyli, jak macie coś zrobić skutecznie, czy uczyli was procedować, żeby pracy nie stracić? Bo można procedować miesiącami jedną rzecz, zgodnie z przepisami i nic nie zrobić. Terroryści i sprawne korporacje nie procedują, tylko podejmują decyzje. Pracownicy mają większą autonomię. Dzisiejsze jednostki wojskowe, które rządzą się rozkazem, też mają autonomię. Siły specjalne w Iraku sam musiał podejmować decyzje, realizujemy misję czy nie. Gdybym czekał za każdym razem na rozkaz sztabu generalnego, zgodę z Polski, to tak naprawdę byśmy nic nie zrobili w Iraku jako grom. Terroryści nie pytają o zgodę, terroryści mają jeszcze jedną przewagę. Że oni tak naprawdę rozsiewają, wykorzystując współczesną technikę, technologię, rozsiewają ideologię. Ideologia, która gdzieś tam trafia do głowy. Ty nie musisz mieć legitymacji terrorysty numer 58. Wystarczy, że tobie się spodoba ta ideologia, że się z nią utożsamisz, przestaniesz być wyobcowany i już uważasz, że jesteś częścią czegoś wielkiego, wielkiej sprawy. Bad guys kontra good guys. Kanały komunikacyjne. Tak jak wspomniałem, online, powiązania logistyczne. Skądś trzeba brać pieniądze. Tą też troszcząc się o bezpieczeństwo, warto popatrzeć, jakie są przepływy kapitału. Powiązania interpersonalne, grupy koleżeńskie. Działania najbardziej spektakularne, jak terroru, niektórzy mówią, że przełomowy, to był 11 września 2001 roku. I pytanie, co poszło nie tak? Oczywiście spiskowych teorii dziejów jest mnóstwo. Bo pojawiły się do tej pory, gdzieś tam wielu Amerykanów wierzy, że to tak naprawdę Żydzi sami siebie zaatakowali, bo nie przyszli w tym dniu do pracy, jeszcze jakieś inne historie pojawiają się. Ale popatrzmy na to troszeczkę inaczej. Z punktu widzenia ludzi, którzy zajmowali się bezpieczeństwem wcześniej, chociażby z Rand Corporation, dostawali wiele sygnałów o tym ataku, wiele informacji. Problem był z analizą tych informacji. FBI i CIA, służby wywiadowcze, w tamtym czasie miały zakaz dzielenia się danymi wywiadowczymi. Ci good guys. Ja to znam z autopsji, kiedy pracowałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kiedy poszczególne piony, w tym MSWiA, zajmujące się terroryzmem, nie rozmawiały ze sobą. Ci, którzy byli w Departamencie tych Spraw Międzynarodowych, jeździli na konferencje, nie przekazywali tych informacji, tylko je kodowali sobie, zapisywali i wykorzystywali do prowadzenia działalności naukowej. Po co ma to dać innym, skoro może to sobie w pracę wrzucić swoją? A jak to rzuci wszystkim, no to już przestanie to być takim jego dorobkiem. To jest nieuczciwe, ale tak się też działo. Ci, którzy byli w policji z kolei, też się nie chcieli dzielić ze strukturami, które były w tym resorcie, w tej części cywilnej, tylko była konkurencja. Tam w Stanach Zjednoczonych zakaz, FBI i CIA. Policje poszczególne nie dzieliły się informacjami. Mnogie byty koordynacyjne, nakładające się na siebie kompetencje. Coś się stało, nowy byt powstał, nowe centrum kryzysowe. Tak jak u nas w kraju. Mamy centra kryzysowe przy wojewodzie, miasta, rządowe centrum bezpieczeństwa, a jak coś się dzieje, to powołujemy doraźne ogniwa. I w końcu samozadowolenie. To jest najgroźniejsze niebezpieczeństwo. Przekonanie, że mamy najlepsze systemy. Popatrzcie, mieliśmy euro i nie udało się terrorystom nas zaatakować. Bali się polskiej policji. Przerażeni poddali się i nie wjechali do Polski. Jesteśmy doskonali.
Otóż przed 11 września naukowcy mówili, że należy system uodpornić, że należy bliżej patrzeć na regiony, z których może przyjść zagrożenie do Stanów Zjednoczonych. I pojawił się raport pani ambasador Barbary Bodin, czy Bodin, nie wiem jak się to wymawia, to pani nazwisko, która stwierdziła nie mniej, nie więcej, że koncentrowanie się na muzułmańskich dostawcach, na muzułmanach, obraża naszych dostawców ropy. Pierwsze stwierdzenie, dlaczego raport nie został przyjęty. Drugie, w demokracji nie można zajmować się kryzysem, zanim on nie nastąpi. Raport został nie tylko odrzucony, ale zablokowany. Zablokowano do niego dostęp. Przymykając oczy na rzeczywistość. Czy atak był usprawiedliwiony? 33% muzułmanów uważa, że tak. 2/3, że muzułmanie nie mają z tym nic wspólnego. To zresztą też te same 2/3 uważa, że dokonał tego Mossad, albo SAS, albo Delta, albo najlepiej te wszystkie agencje razem ze sobą powiązane. To zresztą bardzo często też wychodziło na konferencjach międzynarodowych. Bo kiedy tylko wspomniałem o terroryzmie muzułmańskim, czy ktokolwiek wspomniał, od razu był atakowany przez naszych braci Turków, którzy nie dopuszczali takiego stwierdzenia. I w końcu to przekonanie jest pogłębiane wszędzie, że to rzeczywiście jakieś spiskowe działanie. Blisko 1 miliard muzułmanów na całym świecie uważa wezwanie do wojny z terroryzmem za oszustwo, za pretekst. Atak na World Trade Center był pretekstem do tego, żeby przeprowadzić wojnę w Afganistanie, w Iraku. Mają rację czy nie? No właśnie, trzeba by nad tym pomyśleć. To znów zaczepię. Czy działanie Stanów Zjednoczonych według pana było słuszne czy nie? Po ataku na World Trade Center. A co było źle? A ja? No właśnie. Niech sobie pani wyobrazi z pani prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie? Fajna fuga. Tylko zero prywatności. Co pani by zdecydowała po takim ataku na World Trade Center? No właśnie. Popatrzcie, co się dzieje na Ukrainie. Otóż na użytek polityki wewnętrznej i poprawienia swojej pozycji Putin tak naprawdę walczy, czy pokazuje swoją siłę, moc i odbudowuje radzieckie imperium. Atakuje Ukrainę. Prezydent Stanów Zjednoczonych po tym ataku na World Trade Center zamiast działać racjonalnie wykorzystał to do budowania swojej silnej pozycji takiego zdecydowanego lidera. Ale zdecydowana, mocna odpowiedź to nie znaczy, że mądra odpowiedź. Gdzie te sztaby doradcy? Nadreakcja. Zbyt duże uderzenie. Bin Laden w zasadzie do tej pory chyba już tam w tym drugim świecie jest wdzięczny prezydentowi Stanów Zjednoczonych za to, że tak zadziałał. Bo gdyby zadziałał spokojniej, to pewnie nie byłoby aż takiej potęgi, takiej mocy uderzenia. To właśnie media, to właśnie nadreakcja Stanów Zjednoczonych spowodowała, że tak naprawdę doszło do sukcesu w jego działaniu. Czego należy oczekiwać od przyszłości? Przede wszystkim globalny wzrost terroryzmu, rekrutacja na wojnę z Zachodem, szkolenie, zdobywanie bojowego doświadczenia, powrót wojny i zakładanie lokalnych struktur terrorystycznych. Nasilenie też lokalnej aktywności terrorystycznej, wpływ czy wpływanie na zmiany postaw społecznych przez akty terroru, uaktywnienie kobiet terrorystek, coraz więcej par zresztą i w naszym świecie wśród terrorystów zaczyna dyktować warunki. I to, co jest najgroźniejsze, terroryzm z użyciem broni masowego rażenia. To nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy.
Atak z użyciem Carinu już był. W Tokio. W metrze. I należy się liczyć z tym, że wraz ze zwiększonym dostępem do broni masowego rażenia tego typu ataki będą miały miejsce. Najgroźniejszym jednak kierunkiem jest legalizacja, dążenie do legalizacji terroryzmu. Czyli sięganie po władzę w legalnych wyborach. No bo dlaczego mamy siedzieć w podziemiu i się ukrywać? Stwórzmy własne państwo, państwo islamskie. Mamy świetne wzorce, mamy precedensy. Hamas w Palestynie do czego dąży? Do własnego państwa. Hamas, który jest organizacją terrorystyczną. A bierze oczywiście, skąd się wziął Izrael, w wyniku jakich działań? W brytyjskim mandacie Palestyny działały organizacje żydowskie, które nie stroniły od działań o charakterze terrorystycznym i to one doprowadziły do powstania państwa Izrael. Tak naprawdę mechanizm jest powielany, to nie jest nic nowego, to nie jest żaden pomysł. Jest to działanie wręcz dobre i skuteczne z punktu widzenia tych, którzy mają jakieś cele. Najgorsi są ci terroryści, którzy nie mają żadnych celów. Którzy tylko chcą rozbić wszystko, co się dzieje dookoła. Oddziaływanie na media, oczywiście różne działania. Terroryzm islamski. Rzeczywiście termin, który jest mało poprawny politycznie w świecie, w Polsce można go bezkarnie używać, ponieważ no, wyznawców tej religii jest niewielu, no to nam odpuszczają. Mamy w świecie w tej chwili więcej chrześcijan niż muzułmanów, ale prognozy na kolejne lata pokazują, że to się zmieni. Kiedy brałem udział w wojnie, w działaniach w Kosowie i spotykałem się z muzułmanami, to w takiej rozmowie było, że my i tak zbudujemy tu wielką Albanię. My i tak ten rejon weźmiemy i będzie w naszym posiadaniu. Mówi, bo popatrz, przeciętny taki Serb, który tu mieszka, to ile on ma dzieci? Jedno, dwoje. A jak ma troje, to jedno jest na pewno nasze. A my mamy sześcioro, siedmioro i demograficznie dajemy sobie świetnie tutaj radę. Coś w tym jest. Ten terroryzm islamski oczywiście ma swoje źródła. Wojna cywilizacyjna we wzroście, w ogólnoświatowym terroryzmie. I trzeba powiedzieć, że myśmy w jakiś sposób inspirowali, byliśmy katalizatorem tych negatywnych nastrojów w tamtym świecie do świata zachodu. Bo to, co myśmy tam nieśli, to nie był zawsze pokój i spokój, tylko bardzo często zamęt, chaos i tragedie. Konwencja Hamasu mówi wyraźnie. Hamas, który przecież ma władzę. Ziemia palestyńska jest świętą posesją islamską, poświęconą przyszłym pokoleniom. Aż do dnia sądu ostatecznego nikt nie może wyrzec się nawet kawałka tej ziemi, czy też opuścić choćby jej skrawek. Stąd też żaden przywódca Hamasu nie zdecyduje się na pokój z Izraelem. W dniu, w którym wróg przywłaszczy sobie choćby kawałek ziemi muzułmańskiej, dżihad stanie się indywidualnym obowiązkiem każdego muzułmanina. Musimy, patrząc na świat islamu, na terroryzm islamski, popatrzeć, czy wejść w duszę, czy wewnętrzne tych ludzi, jak oni myślą, co dla nich jest ważne, jak rozmawiają, żeby nauczyć się komunikować z tymi ludźmi. Trudno znaleźć wspólny język, jeżeli każdy mówi swoje. Kiedy dyskutowaliśmy o bezpieczeństwie państwa, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, które miało integrować jakby wszystkie obszary bezpieczeństwa, kulturowe, ekonomiczne, militarne, ja w pewnym momencie zauważyłem, że każdy mówi do siebie. Jeden drugiego kompletnie nie słucha.
A co tu dopiero mówić przy różnicach takich kultur, które naprawdę dzielą świat Zachodu od tego świata islamu. Na pierwszym miejscu w świecie islamu jest Bóg, prorok, muzułmanin i podporządkowanie się. U nas na pierwszym miejscu jest człowiek, jego prawa, społeczeństwo i wolność. To ze sobą się zderzy. Ten system wartości i ocena świata jest inna. Stąd też tak ważne jest poznanie innej kultury, po to, żeby zrozumieć, co inspiruje ludzi do takiego działania. Co mają w głowie poukładane i jak mają poukładane? Jaką mają strategię? Bad guys kontra good guys. Al-Qaida. Założenia strategiczne Al-Kaidy 2001-3 przebudzenie. Cel: sprowokowanie Stanów Zjednoczonych do wypowiedzenia wojny islamowej. Rozdrażni wroga. Spowoduj, żeby przestał myśleć i kierował się tylko agresją. Żeby ślepo uderzył. Żeby dokonał nadreakcji. To miało spowodować globalne przebudzenie muzułmanów. Kolejny etap, otwieranie oczu. Cel, uzyskanie poparcia wszystkich państw muzułmańskich i utworzenie w każdym z tych państw swoich baz, swoich ośrodków rekrutacyjnych. Wiem, że to się nie udało, ale taki był kierunek działania. Faza trzecia, powstanie, czyli stworzenie oddziałów bojowych i dokonywanie zamachów w Turcji, w Izraelu, takich, które budowałyby markę firmy, które pokazywałyby, że to się już dzieje, że wielki kalifat już jest zbudowany. Żeby w ten sposób nakręcać tą spiralę i jeszcze bardziej motywować islamistów do takich radykalnych działań. Faza czwarta, atak. Obalenie wrogich rządów. Jeżeli jakiekolwiek rządy by się nie podporządkowały, czy to w Jordanii, czy w Arabii Saudyjska, za bardzo by kooperowały z tym agresorem, no to obalenie tych rządów. Rewolucja. Przejęcie władzy. Arabska wiosna byłaby takim pretekstem i chętnie islamiści sięgaliby po władzę, ale okazało się, że na szczęście nie mieli takiej mocy i nie zbudowali takiej siły, żeby przejąć wszędzie władzę. Aczkolwiek dzisiaj w Syrii mamy problem. Czy wspierać dyktatora, czy wspierać islamistów. Kogokolwiek byśmy nie wspierali, to jest źle. I cyberataki. Działanie w cyberprzestrzeni. To, z czego doskonale sobie świat arabski też daje sprawę, islamiści, to właśnie nasze uzależnienie od surowców energetycznych. Ceny ropy zależą od tego, jaka sytuacja jest w tamtym regionie świata. I w końcu zbudowanie kalifatu i totalna konfrontacja. Doprowadzenie do ostatecznego zwycięstwa. No tak krótko strategia, ale strategia, która ma swój początek, koniec, która jest logiczna. Proszę mi teraz powiedzieć, jaka jest strategia NATO, jeżeli chodzi o Afganistan. Kto z Państwa zna taką strategię? Proszę. Chodzi o szkolenie jakichś sił. Proszę. Chodzi o szkolenie jakichś sił i własnych, tak? Że... Nie, jak odpowiedzieć na tą strategię Al-Kaidy? Czy Stany Zjednoczone mają jakąś odpowiedź, czy na to? Nie, tylko że zostawiają ten problem tam w Afganistanie, lokalnej policji, tak, lokalnym rządom. Dokładnie tak jak Pan mówi jest. Tylko trudno to nazwać strategią. Problem polega na tym, że terroryści, jak widać tutaj, przynajmniej ci islamiści, wiedzą czego chcą. A my wchodzimy jako
też jako Polacy. Osobiście też chodziłem, wykonując polecenia moich przełożonych, do Afganistanu, do Iraku, właściwie nie wiedząc po co. Nie wiedząc, co jest ostatecznym celem, jaka jest strategia. Nie mając żadnego pomysłu na pokój. Jest powiedzenie zachodnie amerykańskie, pisane w książkach przez wybitnych dowódców. You touch it, you get it. Chodzicie do sklepu, towar dotknięty uważam za sprzedany. Dotknąłeś, to twoje. Szedłeś do Iraku, szedłeś do Afganistanu, okupujesz te kraje, to odpowiadasz za wszystko, co tam się dzieje. To nie jest druga wojna światowa, że najpierw przewalą się fronty, a później plan Marszala będzie uruchomiony. I odbudujemy pokój. Dzisiaj dowódca, ci ludzie, którzy wchodzą w te obszary działania, od razu odpowiadają, to jest inna wojna. Za gospodarkę, za szkolnictwo, za ochronę środowiska. Wchodząc do Kosowa, wchodząc do Iraku, robiłem dokumentację zasiedlenia po to, żeby nie płacić kar odszkodowań na przykład za naruszenie środowiska naturalnego. Jak utylizuję materiały pędne, baterie? Takie rzeczy ma dowódca na głowie. Jak, w jaki sposób uruchamiam programy pomocowe? Komu pomagam? Otóż myśmy niestety weszli do Afganistanu, do Iraku, nie mając po pierwsze pomysłu na end state, na cel końcowy. W jakim stanie i na jakich warunkach stamtąd wyjdziemy? Tak jak pan mówi, tak, wycofujemy się. Uzyskaliśmy cel? No nie. Ta niekonsekwentna odpowiedź to jest też wynika z różnicy kulturowej, mentalnej. Terroryści działają z pasją i z wiarą. A my działamy tylko na zasadzie półroczna zmiana, zarobić i wrócić. I mieć święty spokój. I państwa narodowe, te, które wysyłają żołnierzy do Iraku, Afganistanu, stawiają im szereg warunków, ale ukierunkowanych nie na to, żeby tam pomagać, tylko na rynek wewnętrzny. Wysyłamy dywizję, panie generale, jak najmniej strat, niech się pan nie angażuje w niebezpieczne misje. I jedzie i siedzi generał w gigabarze zamknięty na wszystkie spusty. Bo nie chce, żeby dopuścić do własnych strat. Kolejny aspekt, tak zwany national caveats, ograniczenia narodowe. Niemcy, a też inne kraje, wysłali swoich żołnierzy na misję, bo to trzeba być solidarny w NATO, ale mamy pewne ograniczenia. Nasi żołnierze nie mogą działać w nocy, nie mogą działać, jak do nich strzelają i nie mogą działać w obszarach niebezpiecznych, ale ogólnie jesteśmy z wami. To niestety tak jest w rzeczywistości. Dowódcy to przeklinają, bo nie da się tak działać przeciwko terrorystom. Myśmy też tak działali. Przede wszystkim w sferze wirtualnej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, działając pod publikę w Polsce, stosowało odpowiednią retorykę. Ponieważ przyzwolenie na misję w Iraku zaczęło, jeżeli chodzi o społeczne poparcie, spadać, to zaczęto mówić, nawet znam człowieka, który chodził i rechotał w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, to ja to kurwa wymyśliłem. Zaczął mówić, że to będzie misja stabilizacyjna, a później szkoleniowa. A nie bojowa, tylko zapomniał o tym terrorystom powiedzieć. I doprowadzono do sytuacji takiej, że kiedy pojechałem do Iraku i mówi mi mój chorąży, dowódca grupy specjalnej z jednostki komandosów z Lublińca, z którego znałem się od początku służby, że dowódco, nas tu jest 1000 ludzi, ale tylko 100 się nadaje do roboty. A reszta to jest misja szkoleniowa. Oni szkolą, doradzają, ale się do niczego nie nadają. I to jest ten problem właśnie na to, że wchodzi właśnie w taki sposób, że nie ma własnej strategii. Tak samo nie było żadnej natowskiej strategii na Afganistan. Nie było, tylko amerykańska. Były dwa oddzielne dowództwa, amerykańskie i natowskie. Do tej pory są. To jak tutaj mamy odpowiedzieć wspólnie na te zagrożenia terrorystyczne? I to jest właśnie problem tych good guys. Reasumując,
myślenie bardziej na użytek wewnętrzny, a nie rzeczywiście zewnętrzny, brak zdolności do poświęceń, czyli wysyłamy żołnierzy, ale zabraniamy im ginąć, spisane służby. I po trzecie, brak pomysłu na to, co my tam naprawdę mamy zrobić i odpowiedzialność. To powoduje, że niestety terroryści mają przewagę i to powoduje, że są pytania, kto jest tym terrorystą? Na początku wspomniałem o tym, jak to myśmy jako Zachód, czy Związek Radziecki pomagał Husajnowi, czy Stany Zjednoczone, bo go to zbrajali. Czy myślicie, że teraz jest inaczej? Kiedy brałem udział w konferencji w Garmisch-Partenkirchen i przyjechałem tam w pierwszym dniu, podchodzi do mnie minister, generał odpowiedzialny za zwalczanie terroryzmu w Afganistanie. Afgańczyk, państwo islamskie. I zadaje mi pierwsze pytanie, jako towarzyszowi na konferencji, gdzie tu można kupić wódkę? Na drugi dzień przy uroczystym obiedzie siada przy mnie przy stole. Mówi, słuchaj, tu w Garmisch nie, ale w Partenkirchen, jak przejdziesz ten most po drugiej stronie, są bardzo tanie dziewczyny. I ja się wtedy drapię po głowie i mówię, komu my pomagamy? Komu my pomagamy? Czy ta demokracja, którą my zbudujemy, to będzie lepsza od tej? To jest problem. Jak to ugryźć? Kto jest tym terrorystą? To są ludzie sfrustrowani tym, co się dzieje. Tą nieuczciwością, tą poprawnością polityczną, która nie pozwala mówić uczciwie o tym, co się naprawdę dzieje. Tym budowaniem sobie pozytywnego wizerunku, naprawdę nie pomaganiu ludności. Nie nauczyliśmy się pomagać lokalnej ludności. Nie tylko tam. W Europie też. Kiedy rozmawiałem z władzami Czarnogóry, chociażby Serbii, to mówią, że u nich to się wszystko uspokoiło, jak pomoc Zachodu wyjechała. I sami w końcu zaczęli budować własne struktury. Nie potrafimy wejść w cudzą skórę. To doprowadza też do często wyizolowania ludzi, którzy z tamtego świata przyjeżdżają do Europy. Muzułmanie tak mają, że zawsze kilku członków rodziny wysyłają do innego państwa. Po to, żeby się edukowali, szkolili, mają niesamowitą zdolność do nauki języków, są inteligentni. I mamy terrorystę. Profil terrorysty, według badań tutaj naukowca właśnie z RAND Corporation, wiek około 26 lat, 62% ukończyło zachodnie uniwersytety. Uniwersytet Śląski też się kwalifikuje. Mieszka w kraju, w którym dokonuje zamachów. Są chętni? Bez przyszłości kryminalnej, pochodzi z rodziny świeckiej i powiązania koleżeńskie. Paczka kolegów. To nie jest facet z turbanem na głowie oszołom. To może być ktoś taki, no taki sympatyczny student. Czy ktoś taki? Albo ktoś taki. I mamy ci niewinni ludzie, te aniołki takie, bardzo podobni do was, szczerze mówiąc, potrafią się zdobyć na tego typu działania. Maraton w Bostonie. Ogromna tragedia i zakłócenie zwykłego funkcjonowania. W ubiegłą niedzielę startowałem nie w nowojorskim, ale w waszyngtońskim maratonie, Marinko Maraton. Słuchajcie, ja musiałem przyjść 2 godziny przed startem. Start o 8, musiałem być o 6, żeby przejść wszystkie systemy bezpieczeństwa. To doprowadza do tego, że terroryści rzeczywiście zastraszyli świat. Że imprezy sportowe stają się, zamiast radosnym świętem, to czymś naprawdę uciążliwym. O, mamy kolejny ludzi jeszcze, właśnie. To oni wykonali zamachu na maraton w Bostonie. Johan i Tamerlan Sarnaj. Znów, good guys nie potrafi odpowiednio zbudować systemu przeciwdziałania terroryzmowi. Na lotniskach wszyscy jesteśmy uczciwy, nieuczciwy, gdzieś tam równo idziemy, bo maszynka urzędnicza jest pozbawiona intelektu.
ponieważ mnie bardzo często poznają na lotniskach polskich urzędnicy, w związku z tym jestem częściej sprawdzany niż ktokolwiek inny. No bo to jest tak jak w wojsku, nie wiem, na biurze przepustek. Wiecie, kogo się sprawdza, jak do jednostki wchodzi dyżurny biura przepustek? Sprawdza dowódcę, szefa sztabu, zastępcę, a reszta żołnierzy wchodzi nie pokazując przepustki. No bo to trzeba się pokazać, że się jest takim czujnym. I otóż te systemy nasze zachodnie są zawodne. Nie wychwycili Amerykanie terrorystów, 19-26 lat, stypendyści, ratownik, bokser, mieszkają w dobrej dzielnicy, mają znajomych, sąsiadów. I nikt nie wie, że oni są wyobcowani. Nikt nie wie, co siedzi w ich głowie. Stąd też receptą na ten terroryzm i takich ludzi jest to, żeby jednak budować społeczeństwo, gdzie te kanały komunikacyjne są o wiele mocniejsze. Gdzie te rozmowy są. Gdzie, tak jak w armii, budujemy system buddy. Że każdy żołnierz ma swojego partnera do działania. I musi znać jego sprawy, rzeczy osobiste. To pomaga w działaniach bojowych. To pomaga w tym, żeby w trudnych sytuacjach, momentach sobie nawzajem pomagać. Somalijski Alasza, młodzi. Jakie są mechanizmy terroru? Przede wszystkim mechanizmy strachu. Zastraszyć ludzi. Na wszelkie sposoby. Tak działali asasyni. Przecież to oni nie zadają ogromnych strat. W wyniku aktów terroru to tak naprawdę zginęło do tej pory mniej ludzi niż w ciągu roku w wypadkach drogowych w Polsce. Ale mechanizmy strachu działają na wyobraźnię. Utożsamiamy się z ofiarami. Przekaz medialny robi swoje. To nie bomby. I to powoduje, że jest duża akceptacja dowalić im, dołożyć im, wręcz żądanie od przywódców, żeby właśnie skierowali bomby przeciwko, czy nawet precyzyjną broń, przeciwko tym lepiankom, które tam w Afganistanie mieli terroryści, czy działający bardzo prymitywnie przez te warunki. Trudno jest też tak naprawdę zapobiec swoistej symbiozie, która łączy świat terrorystów ze światem mediów. TVN24 trafił w świetnym momencie, powstał jako telewizja. Bo powstał wtedy, kiedy nastąpił atak na World Trade Center. I dokładnie cały czas na bieżąco relacjonowali to, co się dzieje. To rzeczywiście z jednej strony przerażenie, a z drugiej strony budżet telewizji rośnie, bo pokazuje sceny, które są przede wszystkim oglądane. Strasznie trudno jest wystopniować przekaz medialny, po pierwsze, żeby on nie powodował chęci naśladownictwa, żeby on nie wyjmował tych ludzi z takiego niejakiego obszaru, bo często ci terroryści, ci osobnicy, oni chcą dokonać czegoś, żeby zaistnieć, żeby pokazać się, że są. Terroryzm przyszłości. Po pierwsze, należy się liczyć z tym, że będzie sponsorowany z innych niż państwowe źródła. Po to, żeby realizować jakieś biznesowe interesy. Realizowany przez muzułmańskich ekstremistów. I to mówię z niechęcią, bo nie chcę nawiązywać do konkretnej religii, wiary, ale niestety ze strony muzułmanów jest największe zagrożenie. I kierowane, motywowane nienawiścią do Zachodu, nienawiścią do Stanów Zjednoczonych, do tej McDonaldyzacji świata, z którą mamy do czynienia. Nawet niektórzy profesorowie mówią McDonaldyzacji stopni naukowych teraz, tak? Bo to teraz się punkty zbiera. Okazało się, że najlepsi profesorowie, to, którzy wydali mnóstwo pozycji z IPN-u, to mają tam 5 punktów, chyba zebrali, czy 8, nie wiem jak to tam wychodzi, ale pali. Nie chcą tego. Ukierunkowane na zadanie maksymalnych strat. Nie realny wpływ. Maksymalne straty. Przekaz. I teraz pytanie, jak mamy działać? Co w związku z tym mamy zrobić?
Zdecydowanie czy ewolucyjnie? To, czy najbardziej się boją Stany Zjednoczone, bo to też na bazie Marvina Cetrona, mojego przyjaciela, który, z którym spotkałem się i w Portugalii, i w Stanach Zjednoczonych, który doradzał prezydentowi Bushowi, to on właśnie bierze studentów, przypadkowych ludzi, ja trochę go naśladowałem też, i każe im pisać scenariusze ataku. Jakiego ataku by dokonali, gdzie i co uważają, że byłoby najlepsze, żeby zaszkodzić z punktu widzenia terrorysty, żeby zaszkodzić temu światowi zgniłego imperializmu Zachodu. Największe obawy budziły i budzą bomby jądrowe, baliskowe. Te postsowieckie, które podobno zaginęły. Te, które spowodowały, że Amerykanie tutaj instalowali swoich żołnierzy i inwestowali w grom, bo chcieli mieć kontrolę nad możliwymi przejściami tych bomb baliskowych ze strony wschodniej do na zachód. Podłożenie brudnej bomby, czyli taka mieszanka konwencjonalnego ładunku i substancji promieniotwórczych. Detonacja pojazdu cysterny w niebezpiecznym porcie, regionie. Wpuszczenie gazu paraliżującego do dużego obiektu handlowego. Czy zestrzelenie Air Force One. Amerykanie się tego boją i pod tym względem te procedury są wybitnie rygorystyczne. Jakie wyzwania? Nie chcę się tego wszystkiego zczytywać, ale przede wszystkim powstrzymanie, zablokowanie i kontrola nad materiałami biologicznymi i nuklearnymi. Żeby nie dopuścić do tego, albo jak najbardziej opóźnić w czasie, użycie czy przeprowadzenie ataku terrorystycznego z użyciem broni masowego rażenia. Bo pytanie, jaka będzie odpowiedź Zachodu wtedy? Państwa, które zostanie uderzone. Czy też użyje broni jądrowej przeciwko terrorystom? Jak to wygląda w strategii bezpieczeństwa Polski? Otóż w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego badaliśmy stan struktur państwowych, potencjał przeciwterrorystyczny, aktywność polityczną, dyplomatyczną, otwarcie granic, świadomość obywatelską. Podczas tego przeglądu, na podstawie którego powstała strategia bezpieczeństwa narodowego, wczoraj podpisana przez prezydenta, zwróciliśmy właśnie uwagę na szereg problemów. Po pierwsze, niespójne systemy operacyjne, a często ich brak. Po drugie, rozproszone kompetencje. Tak naprawdę rozproszone i dublowanie się kompetencji. Za zwalczanie terroryzmu w Polsce odpowiada co najmniej 5 różnych instytucji. A jak odpowiada 5, to tak naprawdę nie odpowiada żadna. Bo byty są rozproszone. Kompetencje się dublują. System prawny nie nadąża za zmianami, nie jest uporządkowany. Brak jest liderów w obszarach zagrożeń. Wiadomo, że żyjemy w takim świecie, że terroryzmem musi się zajmować wiele agencji, ale należy wskazać lidera. Kto jest odpowiedzialny? Kto jest tym koordynatorem? Kto dyktuje warunki? Kto jest decydentem? Tego niestety nie ma. I nadmiar relacji porządkujących. Coś się stanie, relacja porządkująca, jedna, druga, trzecia i w końcu wszyscy się gubią w chaosie biurokracji. Stan prawny jest zatrważający. Zatrważający pokazuje, że jest brak systemu. To nie jest wymysł Polki, który tutaj przyszedł, czy generała Polko w rezerwie, tylko to jest stwierdzenie ludzi, którzy brali udział w tym przeglądzie. Co potrzebujemy? Żeby przeciwstawić się tym bad guys. Po pierwsze, uporządkować system prawny. Zwalczanie terroryzmu dzisiaj i przeciwstawienie się globalnej sieci terrorystycznej to jest uporządkowanie systemu prawnego. Żebyśmy myśleli jednymi kategoriami. Żebyśmy mieli przygotowaną infrastrukturę. W Wielkiej Brytanii miałem przyjemność uczestniczenia i brania udziału w spotkaniach w Cabinet Office Briefing Rooms. To jest infrastruktura. Nawet w Chicago coś takiego jest. Jako miasto. Na czym to polega? Stwórzmy ludziom warunki, żeby spotkali się w jednym miejscu i mieli
bezpieczne kanały komunikacji, mogli ze sobą się porozumiewać i kanały, które umożliwiają natychmiastowe podjęcie decyzji w sytuacji kryzysowej. W takim centrum kryzysowym, w Cabinet Office Briefing Rooms, znajduje się przedstawiciel policji, wojska, służb miejskich, pogotowia gazowego, wszyscy, którzy są potrzebni. Oni mają linki do swoich, oczywiście głównych, dowództw, ale tam premier Wielkiej Brytanii może koordynować działania związane z reagowaniem na właśnie sytuację o charakterze terrorystycznym. Integracja, redukcja i uporządkowanie aparatu zarządzającego. Nadmiar sztabów kryzysowych. Ludzi, którzy spotykają się nie wiadomo po co i nie wiadomo o czym decydują. Kiedyś, ponieważ u nas naprawdę wciąż jest przerost tej formy nad treścią, kiedy dokonywałem przeglądu bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej w Warszawie, tam wodociągi, Biblioteka Narodowa, w różnych miejscach, to zobaczyłem, że wszyscy mają piękne plany reagowania. Plany także na wypadek ataku terrorystycznego. Tylko taka nalepka u góry była, bo gminę, napis gmina było zaklejone i było wpisane dzielnica. Bo wiele lat temu dokonano zmiany z gminy Warszawy zgruba, Warszawa zgruba dzielnicy. Co to pokazuje? Że jest pięknie namalowany obrazek, z którego nic kompletnie w realnym świecie nie wynika. Doprecyzowanie roli organów władzy w dziedzinie bezpieczeństwa i to, co Uniwersytet Śląski realizuje. A myślę, że skutecznie, bo tutaj widzę już po pytaniach i w tym, że głowy są otwarte, edukacja. Edukacja, wspieranie się i myślenie kategoriami właśnie bezpieczeństwa narodowego. To tyle, jeżeli chodzi o że tak powiem, ten mój miotacz slajdów. Mam nadzieję, że będą pytania. Jak nie, to wyznaczę, że dwie osoby z nami, żeby zadały pytania i jestem gotowy do dyskusji. Serdecznie dziękuję, panie generale, za znakomity wykład. Mam nadzieję, że wyrażam nie tylko swoje stanowisko, ocenę. Był to znakomity wykład pod względem zarówno treści, jak i formy, łącznie z tymi elementami mniej konwencjonalnymi, jeśli chodzi o wykład akademicki. Szanowni Państwo, mamy jeszcze około 25 minut czasu przeznaczonego na nasze spotkanie. Zachęcam do stawiania pytań. Nie wiem, czy pan generał zechce zbiorczo potem odpowiedzieć, czy... Na bieżąco. Na bieżąco. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Pytania, komentarze, bardzo proszę. Wie pan, że to pytanie się już powtarza, już kiedyś też dostałem pytanie. A pan w ogóle nie dostrzega kwestii zagrożeń biologicznych. Dlaczego? Dlatego, że jest to dla mnie trudny temat, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, a rzeczywiście jest to poważne zagrożenie. I ja pod tym względem testowałem właśnie wodociągi warszawskie, ale to wcale nie jest tak łatwo zatruć wodę, bo zawsze starałem się myśleć kategoriami terrorysty, kiedy sprawdzałem systemy bezpieczeństwa. Otóż istnieje duży system zabezpieczeń, który powoduje, że tej wody nie można tak łatwo zatruć. Tam nawet rybki takie pływające są i one jak zaczynają pływać brzuchem do góry, no to wówczas się przekierowuje i z innego źródła się czerpie wodę. Natomiast myślę, że o tyle jest to trudne, że jest to broń niebezpieczna dla samych terrorystów. I rzeczywiście jest tak, że użycie broni biologicznej może się całkowicie wymknąć spod kontroli. Stąd też rzeczywiście, gdybym kierował sztabem kryzysowym, no to zatrudniłbym ekspertów w tej dziedzinie i słuchałbym ekspertów w tej dziedzinie, ponieważ no, zajmując się przede wszystkim oddziaływaniem kinetycznym na potencjalnych bandytów, no trudno mi jest, czy terrorystów, znaleźć właściwą receptę, jak przeciwdziałać, jak się przygotować. Ale tutaj rzeczywiście nawet przy zwykłych chorobach, czy ostatnio
przy tej epidemii, która się pojawiała, no mamy zbyt wiele zapewnień takich, że jesteśmy właśnie zwarci, gotowi, przygotowani, podczas gdy ze zwykłą gorączką czy chorobą, jak wielu z Państwa chce się zapisać na Śląsku, nie jest jeszcze najgorzej, do lekarza, no to okazuje się, że lekarz przyjmie, ale za tydzień na przykład, nie? Nie wiem, a Pan ma jakiś lepszy pomysł na to? Znaczy, na pewno w szpitalu specjalistycznym posiadamy, natomiast głównym może nie, ale dużym problemem jest to, że cała wyszkolona kadra w tej dziedzinie wyjeżdża poza granicę państwa. Oni nie będą przyjeżdżać z powrotem w momencie, kiedy na przykład wybuchłaby epidemia. Jest to problem, tak. I rzeczywiście tego problemu żeśmy nie uwzględnili podczas strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, ale to myślę, że trzeba na bieżąco uzupełniać. Rzeczywiście odpływ ludzi, odpływ kadry to jest jedna rzecz, ale to, żeby ludzie nie odpływali zarówno z instytucji cywilnych, jak i z wojska chociażby, piloci, którzy za wiele milionów dolarów wręcz byli szkoleni w Stanach Zjednoczonych, no to wynika przede wszystkim z braku systemu. Bo w Stanach Zjednoczonych żołnierz, który odchodzi, musi zapłacić. Żołnierz, któremu państwo płaci za studia, umożliwia studiowanie, zdobywanie kwalifikacji, nie tylko żołnierz, ale cywil, ma obowiązek odpracowania iluś lat w tej instytucji. I dopiero po odpracowaniu jest wolny. W armii jest to o tyle proste, że ile lat był edukowany, to tyle musi odsłużyć jeszcze. Za 5 lat studiów mu zapłacili, 5 lat musi parę mi być. I nie może odejść wcześniej, bo jeżeli nie, to będzie płacił karę. Tak, jest to problem duży. Problem, o którym mam średnie pojęcie, krótko mówiąc, małe pojęcie jeszcze. Ale rzeczywiście pod tym względem, patrząc na naszą służbę zdrowia, no to nie jesteśmy przygotowani, szczerze mówiąc. Nawet gdybyśmy mieli tutaj tych specjalistów, to nie mamy systemowych uregulowań. Dodatkowo samo wyposażenie przeciwko czemuś takiemu. Wpływ ABC jest na szpital może 2-3 egzemplarze. Tak, mamy oczywiście komórki pokazowe w wojsku gdzieś tam przygotowane, gdzieś tam, które można na użytek mediów często wystawić, ale tego specjalistycznego wyposażenia brakuje. Chętnie myślę, że ten temat jako odrębny przedmiot warto poruszyć i przedyskutować. Natomiast pytanie jest, tak jak ten wirus Ebola, czy w tym, na ile to się może wymknąć pod kontroli? No z pewnością, jeżeli będzie używana broń biologiczna, to terroryści będą pierwszymi, którzy będą narażeni na skutki działania tej broni. Bo obcując z nią, czy mając do niej dostęp, sami narażają siebie na śmierć tak naprawdę. Proszę. Jeżeli chodzi o niepowodzeń, Clausewitz napisał w książce o wojnie, żeby zwyciężyć, trzeba teren opanować, siły przeciwnika zniszczyć, wolę walki złamać. Triada zwycięstwa, Clausewitza. Otóż to, czego brakuje Ukrainie, to woli walki. I tu trzeba zrozumieć państwo ukraińskie, które po odzyskaniu niepodległości tak naprawdę nigdy nie zbudowało własnych struktur bezpieczeństwa. Armia ukraińska powstała tak naprawdę na bazie dawnej tej armii radzieckiej jeszcze. I ja rozmawiałem, bo ja dowodziłem kompanią ukraińską chociażby w Kosowie. I tam dowódcy mówią, że oni są Rosjanami. A mówię, to czemu mieszkasz na Ukrainie? No bo jak nastąpił podział, rozpad Związku Radzieckiego, to moja żona miała pracę, ja byłem w jednostce, to co, miałem się przenosić do Rosji? Zostałem na Ukrainie. I to jest pierwsza przyczyna. Tej armii w dalszym ciągu nie ma. Ukraina jest o tyle specyficznym państwem, że tam nie rządzi rząd tak naprawdę, tylko oligarchowie. To jest niesamowite. To jest jak szlachcic na Zagrodzie, równy wojewodzie. Tak jak ta Rzeczpospolita Szlachecka, która doprowadziła do rozbioru. Rządzą oligarchowie. Oligarchowie mają własne armię. Kiedyś siły specjalne ukraińskie chciały ze mną współdziałać z nami, z Polską jako siłami specjalnymi, z gromem. Wysłałem tam ludzi. No i byliśmy w szoku, bo tam przychodził biznesmen i mówi do dowódcy jednostki, daj mi tu 20 ludzi. I mu dawał.
to jak to współdziałać? I teraz nawet patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, jest niby wola walki, ale tak naprawdę regularne oddziały wojska to jest jedna rzecz, a ci, co najbardziej walczą, to są sotnie opłacane przez oligarchów, przez biznesmenów. Dowódca takiej sotni zarabia wielokrotnie więcej niż dowódca etatowej wojskowej jednostki. Znów bałagan i znów nie wiadomo, kto jest kto. I w końcu to wszystko doprowadza do takiej sytuacji, że tej woli walki brakuje. Ja wiem, że trudno jest, łatwo jest z dystansu krytykować, że to nie jest tak łatwo poświęcać życie za własną ojczyznę. Ale nawet jeżeli tam operują jednostki rosyjskie, no to ilu ich tam jest? 1000, 1500 według ocen NATO? To przepraszam, takiej sile jest w stanie przeciwstawić się, czy powinna być w stanie przeciwstawić się armia ukraińska. Krym oddano bez walki, trochę też dzięki Unii Europejskiej, która mówiła, siedźcie spokojnie, a my wam pomożemy. No to siedzieli spokojnie. I Krym odszedł do Rosji i wszyscy właściwie to już zaakceptowali. Donbas praktycznie zajęty. Rosja nie chce zbliżenia się Zachodu i państw natowskich do jej granic. Zrobi wszystko, żeby Ukraina nie przystąpiła ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. I czyni to skutecznie, bo na ostatnim szczycie NATO tak naprawdę zainteresowanie Ukrainą było żadne. Prezydent Poroszenko dostał informację do wiadomości, że musisz sobie pomagać sam, musisz negocjować z prezydentem Putinem. I w zasadzie obietnice, które tam padły, jakichś rozmów, współpracy, współdziałania, one są pisane naprawdę może na papierze, bo papier wszystko przyjmie, czy tak w istocie one nie mają szans realizacji. Nikt nie przyjmie w szeregi Unii Europejskiej i NATO zdestabilizowanej Ukrainy. A pierwszymi wrogami będą nasi najbliżsi partnerzy Czesi i Węgrzy. Proszę. Znaczy, ja powiem tak, nie jest, mógłbym wiele negatywnych cech na temat naszej armii powiedzieć, ale innej armii nie mamy i z tą musimy zwyciężać, to Piłsudski tak mówił. Otóż nawiążę też jeszcze tutaj, żeby dokończyć, odpowiedź nawet na pytanie, jakie jest polskie zagrożenie. Otóż Polska jest, ma jednak armię, która jest, utożsamia się z polskim społeczeństwem, która jest wspierana przez polskie społeczeństwo. To jest jedno, to moralne jest silne. Udało się zbudować, dzięki obecnemu dowództwu, ale też poświęceniu wielu żołnierzy, jednostkich komandosów, gromu, naprawdę profesjonalne na najwyższym poziomie siły specjalne. Amerykanie mocno zainwestowali w nasze siły specjalne. Amerykanie po tym wsparciu, które dostali w Iraku, w Afganistanie, dzielą się z nami informacjami wywiadowczymi. Wiemy, co się dzieje. Wiemy, jakie są zagrożenia. Wiemy, że największym zagrożeniem jest to, że w Polsce na terenie kilku województw mogą zacząć działać rosyjskie zielone ludziki. I mamy problem z tym, bo pewnie, kiedy tak będzie się naprawdę już działo, to niewiele państw członkowskich uzna, że jest to agresja na Polskę. Bo stwierdzą, że to jakieś takie lokalne działania, wydarzenia, musicie sobie z tym radzić sami. Jak wygląda na tym tle nasza armia? Nasza armia, w przeciwieństwie do wielu armii europejskich, jednak inwestowała. Inwestowała w siebie te 1,95, które wywalczył jeszcze minister obrony narodowej Komorowski i zapisał w ustawie. 1,95% budżetu. Inne armie w Europie tak naprawdę się redukowały, wycofywały, są zdegradowane, zdegenerowane. Spotykałem się z dowódcami, chociażby w Portugalii, czy jeszcze w wielu innych krajach i oni patrzyli z podziwem na to, co się dzieje w Polsce. Ale mimo to, jako państwo na wschodniej granicy NATO, mamy kiepski system obrony powietrznej,
nie jesteśmy przygotowani do walki w cyberprzestrzeni, nie tylko jako wojsko, jako instytucje państwowe, bo Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy następuje zmiana opcji politycznej, to łatwiej jest wyrzucić 5 informatyków i na to miejsce przyjąć za dobrą pensję jednego doradcę, bo informatykowi się daje po 2000, 3000, a doradcy 10 tysięcy, 12 tysięcy, niż rzeczywiście postawić na to, co jest ważne. I to trzeba zmienić, o tym trzeba głośno mówić. Niestety dlaczego tak łatwo przeprowadzić cyberataki czy ataki hakerskie na strony rządowe, co bardzo często się dzieje? No bo tam się nie zatrudnia informatyków z prawdziwego zdarzenia, tylko młodych ludzi, którzy powiedzmy stawiają pierwsze kroki w tej branży. Kiedy się już czegoś nauczą, to odchodzą do korporacji, które oferują im o wiele lepsze zarobki. Proszę. Wychodzi na to, że terroryści starają się działać tak, żeby każde nasze działanie odwetowe czy obronne jakby odbyło się przeciwko nam, tak jak w przypadku 11 września, reakcja Stanów Zjednoczonych, która w pewnym stopniu też dała muzułmanom pretekst do coraz większego uzbrojenia się. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę znają nas lepiej niż my siebie sami. Dokładnie. To, co pan powiedział, dziękuję za to pytanie, to pokazuje, jak bardzo my jesteśmy przewidywalni. Ubraliśmy się w system regułek, schematów działania, procedur, które Putin jako stary KGB-owiec dobrze poznał i on wie, jak Europa będzie reagować. On wie, jakie będą działania. On wie, jak rozgrywać te właśnie między poszczególnymi państwami i jakieś takie spory narodowe. Jesteśmy przewidywalni do bólu. Jako żołnierze, kiedy pojechałem na misję Ad Profor w 1992 roku do Jugosławii, ja tam spędziłem 20 miesięcy. I tak naprawdę w drugim roku służby dopiero byłem w stanie sensownie działać i wiedziałem, o co chodzi. I pomagać tej ludności. I kontrolować obszar, który został mi powierzony. Teraz wysyłamy ludzi na pół roku na misję i wracają z powrotem. Jedzie taki żołnierz, dowódca, generał też, przez pierwsze 2-3 miesiące patrzy, co się dzieje dookoła, a przez następne 3 miesiące pakuje w walizki, żeby z powrotem bezpiecznie wrócić. Schematy powielamy. Zawsze tak samo reagujemy. Coś się stanie, terroryści uderzą, wzmożenie kontroli na lotniska. Dokładnie te same działania. Zbyt schematyczne, bardzo łatwe do rozszyfrowania. A terroryści są jak właśnie ta elita, te komórki innowacyjne gdzieś w poszczególnych instytucjach, które szukają nowych rozwiązań. Był atak na World Trade Center samolotami, to kontrolujemy lotniska. Jak uderzą w inny sposób, no to się znów przerzucimy i będziemy coś innego kontrolować. To jest niestety prawda, że jesteśmy cały czas krok z tyłu, a powinniśmy jednak przewidywać zagrożenia, budować te scenariusze. Kiedyś polecam taką świetną książkę o leadershipie, Collinsa napisaną, Great by Choice, Wielce z wyboru, który mówi o tym, jak osiągnąć sukces jako przywódca. I właśnie tam jest zdolność przewidywania, wręcz obsesja na tym tle, jakie czarne scenariusze mogą mieć miejsce. Navy Seals amerykańscy, po to, żeby wyrwać ludzi ze schematów działania, wprowadzili ćwiczenie polegające na tym, na poziomie strategicznym, że Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez UFO. Jak reagować? Wydawałoby się absurdalne, ale takim jesteśmy społeczeństwem, że bardzo trudno jest spowodować, żebyśmy wyszli z tej własnej strefy komfortu. Żebyśmy zaczęli myśleć szerzej. Proszę. Przepraszam serdecznie Państwa, ale będziemy musieli kończyć nasze spotkanie, bo będziemy musieli zwolnić salę. A więc przepraszam, że przerywam tak niezwykle interesującą dyskusję. Pozwólcie jednak Państwu jeszcze na koniec na kilka końcowych słów. Panie Generale, sądzę, że nie tylko w imieniu własnym, bo także w imieniu Pana Dyrektora Instytutu Nauki Politycznych Profesora Kocińskiego, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych, serdecznie Panu Generałowi dziękuję za to, że Pan Generał zechciał gościć w murach naszego wydziału. I po tym, co żeśmy usłyszeli, również sądzę, to w imieniu Państwa, wszystkich niemal tutaj zebranych, powiem, uważam, że chcielibyśmy, żeby nie było to
ostatnie spotkanie. Dziękuję panu generałowi. Ja bardzo dziękuję.